ponieważ trener Mirosław się połączył. Czy nie uważasz, że trochę mało sportowe zachowanie względem Artura? Że trener? No. Nie. Nie? Nie, chyba normalnie. Tak? No. A jakby trener Artura zadzwonił i tak do siebie mówił. No tak jakoś, tak wydaje mi się, że nie do końca sportowo. Nie, to bardziej na śmiechy. Artur zrozumiał, że tak bardziej na śmiechy to wziął. Nie wiem, Artur był poważny, jak tak? Dzwonił trener Mirek, no. Nie wiem, myślę, że nie. Może wy to inaczej widzicie, ja Artura znam i też inaczej też ja to widzę z mojej perspektywy. Ja jestem pod wrażeniem, jaki ty jesteś wyciszony, nie? Ja aż mi mowę odebrałam. Widzisz? A widziałeś w ogóle ostatnio, jak rozmawiałam z Glebą i zamiast się spytać Don Diego, spytałam Denis? No wiem, coś widziałem. Ludzie mi to wysłali nawet. Ja się zakocha, małolatka. Jesteś za spokojny. Za dużo razy będziemy rozmawiać w tym tygodniu, Denis. No. Za dużo. Do Gliwic jedziesz? Jedziesz. No, a jak myślisz w ogóle, dlaczego konferencja jest w takim, a nie innym terminie? Właśnie nie wiem. Czy to ma sens? Nie wiem. Trochę późno, nie? Myślisz, że to jest zaplanowane coś? Będzie coś grubego? Coś grubego w sensie? No, coś się wydarzy w takim razie, jeżeli ona jest dzień przed ważeniem, dwa dni przed ważeniem. Trzy dni. Środa jest, a walka... Aha. 16 jest ważenie. Aha, a mówię przed ważeniem, dałem się zrozumieć, że przed walką. Dziwne. Nie, trochę późno, no trochę późno. Jestem ciekawa. W ogóle byście mieli jechać w środę do Gliwic, kurwa, już tak szybko. Nie jedź. No to nie jadę. Dziękuję tobie bardzo za rozmowę. Zabrać, czy co? Kończymy wywiad. No, bo ci szef zwolni za podrywanie zawodników.